teatrzyk biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. I na początek synchronizacja, dół, góra, dziękuję bardzo. I przed w ogóle moim intrem, w ogóle na początku samego materiału zobaczyliście, jak zdobywam ostatni klejnot w Fireworks Factory. Powiem tylko tyle, że pozostawię to bez komentarza, co było żałosne wręcz. A więc dziś będziemy robić poziom Sparks. Będziemy go robić, tak? I nie wiem, będziemy go przechodzić. Pyk. Princess Amy showed me a place called Starfish Reef. She says there's an egg hidden in there. I think Sparks should check it out. Ami. Taka ciekawostka, że w Japonii Amy się czyta Ami. W sensie, no, Amy z Sonika. Po prostu imię. Imię Amy, czy to się Amy? W kulturze japońskiej. Okej. Z tym razem jesteśmy pod wodą. Łoosz! Ty cholera. Halo. Głośność. Musimy się zrypało z głośności. Jak to było, żebym miał taki lokon jakby? Okej, tak. Daj! Okej. Najgorsze jest to, że jak jestem Sparks, to nie mogę używać jej umiejętności. I tu się zaczynają problemy w moim pasie. Rozwalam tę szalkę, kurde. Żeby pozbyć się naszego problemu. Uhu. Aha, to są takie śmiecha. Schrzaniać mi stąd? Ja nie chcę nic kupować. Nie wiem, co mi chodzi. Okej. Myk, kurde, bez litości. Ej, tak się nie bawię. Ja się tak nie bawię. Wracamy. Teraz te drzwi. Raczej wrota, whatever. To jest praktycznie to samo. Może inne są bardziej fajne od drugich. Oczywiście mówię tu o wrotach, bo zdecydowanie według mnie fajniejsze są wrota niż drzwi. Boże, jakim... Ej, to jakie w ogóle porównanie, wrota i drzwi. Znaczy, no fakt faktem, no służą do tego samego, ale no po prostu według mnie wrota nie dość, że brzmi bardziej epicko, to jeszcze tak fajnie. Nie wiem w ogóle jaka to jest logika, ale dobra. No, jak coś jest epickiego, to od razu jest przecież fajny, no. Liczę, no ogarnij to. I trochę też bie. Się i bie. Nie no, świetnie. Po prostu zarąbiście, więcej mi takich dawajcie. Ała, zginę, tak hardo zginę. Halo, pomoc. No niestety. Nie pykło. Goddammit. To jest wnerwiające. Znaczy nie mówię o tym, że ja mówię ciągle goddammit. Nie, to nie jest wnerwiające. W ogóle. Swoją drogą, nie wiem kiedy odcinek ten zobaczycie, bo jeszcze przed w ogóle opublikowaniem czegokolwiek na moim kanale. Po prostu nagrywam. Tyle, więc po prostu to wszystko od was zależy, bo i tak wysyłam wieczorem. Więc do wieczora wszystko się jeszcze zrobi. Nie no, serio? O, goddammit. Widzę, że ten odcinek będzie pełen zabawy. Po prostu 10 na 10. Nie wiem, co jeszcze. Nie mówię IGN, bo się kocha na IGN. Kto wie, dlaczego to pozdrawiam. Halo. Zostawcie mnie.
Holy moly. God damn it. Ej, no to nie jest fajne. Czy ja nie teraz chcę żyć, czy ja po prostu nie wiem co. Ja mi się wydaje, że ja cały czas miałem te 11. Może mi się właśnie po prostu wydaje. To trzeba po prostu zrobić tak, żeby było dobre. To chyba będzie najlepsze wyjście. Oła. Kurde. To mogłoby być sposób. Gdzie jest mój? GG. Finally! Kurde, teraz się pierdzielić nie będę. Koniec mi... już. Koniec miłego piksela, kurde. Nie, nie mam do tej amunicji. Boże, głupku, piksel. Piksel, nazywaj rzeczy po imieniu. Głupek to jest piksel. Będę się w trzeciej osobie posuwać. No w sumie nie, szczęście. Ja słyszałem, że podobno to jest złe. Holy shit. No ja sobie wezmę przy okazji dżema, tak, dżema, klejnot. Mówmy tu poprawnie, a nie jak pomidor. Teraz będzie, że jakąś dramę robię. Najpierw ludzie myśleli, że my się odzywamy chamsko do siebie, bo zwróciłem uwagę Michowi co do jego let's playa z Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu. Swoją drogą, zajrzyjcie tam do niego. Zostawcie łapkę w dół, bo tam są po nas. Ojej. Nie, zobaczcie. Bo się chłopakowi jeszcze przykro zrobi, a tego nie chcemy. Jedyny naprawdę jest mokrot. Ale no cóż, ja do takich rzeczy się niestety przyczepiam. Przepraszam wszystkich, do których się czepiałem o złą nazwę, bo tu na zewnątrz czekać, ale ja po prostu tak mam, że się czepiam. Jak się znam na czymś, to chyba, no nie wiem, to po prostu mam taki odruch, jak coś się źle mówi albo coś. No nie wiem, po prostu. Przepraszam, jeżeli to jest upierdliwe czasem. Bo przyznam, że już z tym moim czepieniem się mogę być czasem upierdliwy, jak nie zawsze. Boss poproszę. Holy moly. Manta. Ale fajnie. Oj, just leave it to me. Cholera, zaraz zginę. Zginę, hardo zginę. Zginę. Ej, muszę mówić sobie, że zginę, to wtedy nie będę ginął. Zginę. Ej, tego szukać śmierć. Spadacie, kurde, zwierzowca, zwierzę, Eiffla, kurde. I mówicie, zginę. I nagle BAM! Nie giniecie. Szukać przeznaczenia. Boże, moja logika jest po prostu epicka. Nie, czasami sama jestem zażenowany swoją głupotą. Podobno to jest dobre. Nie no kurde. Już pamiętam, dlaczego ja tak dawno nie grałem w Spyro 3 i nie stuprocentowałem. Bo ta manta jest cholernie trudna. No serio ludzie, ja sobie na bicie, bo ja przypominając sobie wszystko na bicie, ustawiłem sobie tak, że na kółko, bo obecnie strzelam kółkiem. Czerwonym kółkiem, to boli. Holy... Nie, po prostu no nie.
chyba sobie jaja robicie ze mnie. Chyba ktoś to sobie ze mnie jaja robi. Halo. No chyba oni mogą tylko konkretną liczbę zespawnować tylko. To jest dobre. Ale wracając do mojej historyjki. Przypisałem sobie, bo w bicie jest opcja, jakby ktoś nie wiedział, na przypisanie sobie klawiszy, co jest całkiem fajne. No i ja sobie tak przypisałem, że miałem dosłownie każdy przycisk poza przyciskiem ruchu i oczywiście na ten tryb lock-on i kwadrat. Nie miałem też przypisany, żeby sprintować, jakby to nazwę sprintem. I po prostu tak nawalałem w trójkąt, kółko, krzyżyk na zmianę, żeby mi się tylko udało ją pokonać. I mi się udało, za piątym razem. Cały czas z tymi samymi ustawieniami. Za piątym razem dopiero mi się udało. Do pięciu razy sztuka. Czekaj, powinno być moje motto. Błagam, gincie. Jestem tutaj tylko na dwa hity. To jest nie fair. No, jeszcze tylko raz, raz. Max, dwa. Nie. Jest na zerowym życiu. Jak to jest w ogóle możliwe? Halo. Aha, ma jedną kreseczkę. Życia. Gin. A na szału. Prawie jak Aszałat. Ale to jest Pokémonem akurat. Dobra, tu jest portal, ale tu nie idziemy. Muszę mieć to. Oj, nie ominąłem ani jednego po raz pierwszy w życiu. Nice. Pyk, dziękuję. No i świat czwarty. Nie, czwarty? Trzeci mamy wystuprocentowany. W 100% wystuprocentowany. I co teraz dostaliśmy? When I saw that giant stingray, I thought you were a goner, Sparks. But you sure showed him. Now the magic from the egg has made you even stronger, so you can take one more hit for Spyro. Jej, mogę być wytrzymalszy o jeden hit, zarąbiście. A, nie staje się inna, po prostu mogę mieć zaraz raz, dwa, trzy, mogę mieć cztery teraz hit. Po prostu zamiast trzech. W sumie sprawdźmy. Słucham dosłownie wszystko, co zrobiłem. Zrobione, pyk. Sparks Worlds. No to jeszcze tylko jeden pozostał. Mine Mountain. W ogóle praktycznie nic nie zrobiliśmy. Ale tak za... tak widzę, że chyba nam czasu w ogóle nie starczy na nic. Zupełnie, bo nie pamiętam, żeby jaki był... żeby był jakiś poziom, który zajmie mi stosunkowo krótko. A to jest tak troszkę źle, bym powiedział. No to chyba to będzie taki jeden z tych najkrótszych odcinków, tak mi się wydaje, bo zwykle to robię po pół godziny, a teraz to wyszło no 14 minut. No niestety, no to tak bywa czasem, więc nie wiem, na przykład następny poziom to będzie tak, w przyszłym odcinku. Poza tydzień, o, Desert Ruins. Lecz sobie przypomnę mi to jeden... poziom Sonika, czy przypadek? Nie, w Soniku 06 był poziom Desert Ruins chyba. Mi się wydaje. Ale w każdym razie to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!